Dobri večer. Mislim da je bila solidna jakost meča. Prešitskim barzo duži zalog je bio i za Košalin i za nas. Mislim že smo teraz vigranjem tego meču potvrđili poziciju u top 6 Tavernen Basket Lige. Co povedzieć o meču? Mislim da je Košalin sprobovao nas zaskočiti sa kombinovanom odbranom strefa, da smo tu znalazili razvonzanja na početku, pužnje smo przez jaki moment stracili čas, stracili ritm gre i poprostu iznova, kada smo vrućili do dobre odbrone, pošli su šipki atak, tak da u set ofensu nismo imali duži problem. Mislim, že pačajoc na statistiku, tylko Benerman 14 punktu i to mislim, že rzucio chyba 5 punktu u ostatnich 3-4 minute, kiedy już bio mecz skończony. Mislim, da smo bardzo dobrze zagrali u odbroni i że skutek tego jest to zwycięstwo. Bardzo się cieszę, że smo wygrali tego meczu. Mali smo dwie porażki ligowe i jedną porażkę. Bardzo żałujemy, że nismo przyszli tutaj u Koszali na puchar zagrać. To zwycięstwo daje nadzieję, że już zaczniemy chodzić do nowego rytmu i mam nadzieję, że forma będzie rosnąć przez następny mecz. Dziękuję. Played real good as a team today. Defensively, a lot of things that we worked on in practice for the last couple of weeks, we really executed well. And we got on the fast break. And everything that we practiced, everything that we did, we came into the game. And especially in the third quarter, we had a good little stretch there where we got stops, got quick buckets, easy points, and then one pass, extra pass, open shot. It was real good for our team. You want to just... Dziś graliśmy bardzo dobrze jako drużyna. W ostatnim czasie trenowaliśmy sporo w obronie, dziś tam to wszystko wychodziło. Tak naprawdę mieliśmy sporo łatwych piłek, sporo łatwych punktów. Dobrze nam się grało w obronie i w ataku i dlatego też wygraliśmy ten mecz. Pierwsze musimy gratulować Anvilowi na wygranej. Ali w ogóle nie chcę patrzeć na statystykę, bo od razu było widać, ali przez cały mecz nie mogliśmy poszukać te tą bolę po prostu do walki. Przed meczem umówione wszystko było, że musimy z Anvilem naprawdę walczyć na ponad 100% i tylko tak możemy wygrać ten mecz. A nie jestem pewny, ale myślę, że bo zawsze jak graliśmy taki bardzo ważny mecz, jeżeli mamy ciśnienie, taki mecz zagrany bardzo słabo. Bo moja statystyka jest jedno, ale widać było, wszystko było widać na parkiecie. Szukaliśmy cały czas tą piątką, która by zagrała coraz ich. Niestety na samym końcu znaleźliśmy, ale bardzo za mało tego, bo procent rzutu za linię osobistą 50% i za 2,44 to pokazuje, że coś nie jest tak. Gratulacje dla zespołu z Wrocławka. Zdecydowanie w tym pojedynku byli lepsi od nas. My przez 40 minut nie potrafiliśmy zrobić to, co się umówiliśmy przed meczem. I na skutek tego przegraliśmy ten mecz. Mieliśmy w dwóch, trzech momentach szansę przełamać i zrobić powiedzmy taką lepszą pasę, która by nam dała trochę więcej swobody w graniu, ale nie udało się i niestety kolejny bardzo ważny mecz przegraliśmy.